Komosa biała, znana również jako lebioda, to roślina pełna sprzeczności. Odpowiednio przyrządzona jest jadalna, a przez lata była nawet uprawiana. Z drugiej strony to jeden z najgroźniejszych chwastów. Najczęściej spotykane osobniki nie przekraczają 1,5 metra wysokości, choć w uprawach kukurydzy zdarzały się przypadki nawet 2,5-metrowe. Cała roślina pokryta jest mączystym owłosieniem, a na liściach pojawiają się czasem czerwonawe przebarwienia. Komosa ma drobne, bladozielone kwiaty. Owoce w postaci niewielkich orzeszków magazynują około 3000 nasion. Siewka ma podłużne liścienie i czerwonawą, długą łodyżkę. Lebioda, podobnie jak przytulia czepna, jest chwastem szeroko występującym w przyrodzie. Zachwaszcza najczęściej uprawy szerokorzędowe, jak kukurydza czy ziemniaki. Jesienią może narobić szkód w rzepaku. Lubi gleby żyzne, bogate w azot i potas. Komosa silnie konkuruje o składniki pokarmowe, szczególnie azot. Może powodować duże straty w plonach, natomiast nasiona zachowują żywotność przez kilkanaście lat. Pasza nimi zanieczyszczona może powodować zatrucia u koni, krów i świń. Herbicydy z grupy sulfonylomoczników coraz słabiej zwalczają komosę. Na szczęście jest kilka rozwiązań, które gwarantują skuteczność. Trzeba jednak pamiętać, aby wszystkie herbicydy stosować zgodnie z instrukcjami z etykiety, ponieważ tylko w ten sposób można osiągnąć pożądany efekt. W kolejnym odcinku Łowcy Chwastów zajmiemy się ostrożeniem polnym.